Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, dzisiaj jest kolejny odcinek oczywiście z naszego Stray. Co? Dzisiaj mieliśmy chyba iść do naszej knajpy. Spójrz notatka, no ale to już czytaliśmy w ostatnim odcinku. Wiem, spokojnie. Spokojnie, kochani. I tak. Dzisiaj widzicie troszeczkę zmieniony tryb obrazu, bo stwierdziłem, że jednak jakość nie była wystarczająca na samym początku jak graliśmy. Więc myślę, że teraz powinno być delikatnie lepiej. Tu już to zakończyliśmy, więc luz, to nam nie przeszkadza. Tu mieliśmy wyjście, tak? Tak, tu mieliście się nie puszczać. Mam nadzieję, że się nie puściliście. Jakkolwiek to zabrzmiało. Dobra, i tak, nasz kitku dzisiaj idzie do baru. Idzie do baru. Pik. Wychodzimy. I tak jak właśnie wam powiedziałem, dzisiaj testujemy delikatnie zmieniony obraz. Zmieniony obraz tego, jak to nagrywamy. Zauważyłem, że były problemy delikatne właśnie Jezu, zaciąłem się. Był problem ogólnie z ostrością filmów, ale mam nadzieję, że teraz już to przejdzie w niepamięć. Dodatkowo jeszcze zmieniłem delikatnie ustawienie mikrofonu, więc mam nadzieję, że mnie słyszycie. Momo, hej sierściu! Chodź tutaj, udało mi się złapać jakiś sygnał. Idziemy, Momo. Czemu sierściu? No, nie? To nie. Mogę się otrzeć? Nie mogę otrzeć, nie mogę się otrzeć. Czegoś chcesz? Nie chcę nic. Momo, where are you? Tu jesteś. Dobrze, już idę. No, grzeczny kitku. Zobaczmy, czy uda mi się to uruchomić. Już prawie. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Halo, tak, słyszymy cię. Jesteśmy ze slumsów, szukamy wyjścia i... Fila, czy to ty z Baltazar? Momo? Ja nie mogę w to uwierzyć. Tak się cieszę, że słyszę twój głos z Baltazar. Gdzie jesteś? Czy pozostałym nic nie jest? Tak. Jesteśmy bezpieczni. Znaleźliśmy drogę na górę. Halo, słyszysz mnie? Musisz przedostać się przez kanały, aby do nas dotrzeć. Bardzo niebezpiecznie. Zurki są wszędzie. Kanały? W jaki sposób? Halo! Cholera, straciliśmy połączenie. Nie mogę w to uwierzyć. Z Baltazar żyje! Wraz z resztą nieznajomych zdołał przedostać się przez kanały? Kanały to najbardziej niebezpieczne miejsce w slumsach, ale jeśli z Baltazar dał radę, musi istnieć jakiś sposób. Nigdy nie przedostaniecie się przez kanały. Aż roi się tam od zurków. Wmig was pożrą. A już zwłaszcza ciebie, mały. Wielu próbowało szczęścia. To nigdy nie kończy się dobrze. Tak czy siak, zrobiłem swoje i ostrzegłem przed zagrożeniem. Kocie, sprawy to nie moje sprawy. Ty nie wierzysz w kitku? Sams. Jego ojciec Dog był wielkim naukowcem. Pracował nad nową bronią przeciwko zurkom. Kilka lat temu postanowił przetestować to urządzenie w terenie, lecz nigdy nie wrócił. Od tego czasu Samus nie jest już taki jak wcześniej. Samus gada głupoty. Nie słuchaj go. Boi się tak samo jak ja kiedyś. Jeśli Doc faktycznie zbudował broń, to dzięki niej dołączymy do nieznajomych. Doc kilkakrotnie wspomina w swoim notatniku o tajnym laboratorium. To pewnie tam pracował nad swoim projektem. W mieszkaniu Siamusa musi być jakaś wskazówka. Chodź ze mną. Idziemy, prawda, Kitku? No właśnie, idziemy. O, wody nie możemy niestety się napić. Ruchy, ruchy. Mamo, ruchy.
Jeszcze wyjdziemy na powierzchnię. Jeszcze wyjdziemy na powierzchnię. Ten biedak nadal tu farby zmywa, no. O nie! Nie zostawia śladów, a my zostawiamy. A, bug, 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 bug. Ale wiecie co, nawet tak patrzę, że on ma odwzorowane nawet te swoje tylnie łapki jako kotek. Hej, Siamus! Otwórz drzwi. Dobrze wiesz, że twój ojciec chciałby nam pomóc. No cóż, można się było tego spodziewać. Siamus kiepsko znosi tę całą sytuację. Nie chcę już słyszeć o nieznajomych. On mi nie pomoże, ale tobie? Chyba mam pomysł. Co robimy, Momo? O, ja wiem, co my robimy. Proszę, weź notatnik Doka. Siamus powinien go zobaczyć. Zdobyty nowy przedmiot. Jest w nim całe mnóstwo informacji, które miejmy nadzieję zadziałają jak elektrowstrząs. Odnoś tajne laboratorium, mały nieznajomy. Ja wrócę do baru i spróbuję nawiązać komunikację z pozostałymi. Dobra. Tylko tak. Takiego kabla szukała tamta babcia, prawda? Jaka babcia? Jaka babcia? Zatnik Doka. Ten należy do kogoś o imieniu Dok. Po długich tygodniach badań zdołałem połączyć spektrometr z mocną lampą UV. Dzięki temu rozwiązaniu powinniśmy być w stanie odeprzeć wzórki stojące na naszej drodze. Pierwsza próba okazała się dość wybuchowa. Muszę przetestować to urządzenie w praktyce. Jaka babcia szukała? Babuszka! Jaka babuszka szukała kabla? I do czego jej? Jakaś babcia. Ty kim jesteś? Tylko spójrz na wspaniałości wypadające wprost do naszego śmietnika. Tyle skarbów. Padnij z wizytą do handlarza. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. A czy ja mogę ci pokazać co nieco? Piękny dzień na handlarek, nie uważasz? Oto kable wysokiej jakości. Babcia produkuje z nich niepowtarzalne stroje. Jaka babcia? Jaka babuszka? Ale jaka babcia? Strażnik, pomóż mi. Ale jaka? Gdzie jest babcia? Czy ja nie ominę babci? Co tu masz? Handlarz, pralnia, babcia, odzież. W tą stronę. Teddy. Szukamy babci. Babcia jest w tą stronę. To babcia zrobiła dla mnie te ciuszki. Elegancja, nie? Och, to dopiero elegancki kabelek. Babcia na pewno byłaby nim zachwycona. Tu jest babuszka. Ej, my cię nie spotkaliśmy przez całą grę. Babcia, odzież. Mogę się otrzeć? O, kotek robi mrrr. Mrrr. Witaj, mój mały. Czy masz dla mnie trochę kabla elektrycznego? Z przyjemnością zrobiłabym ci na drutach szalik, ale potrzebuję do tego kabli. Masz. Masz, babcia. Dziękuję ci, złotko. Już zabieram się do pracy. Czy będę miał szaliczek? Zdobyto nowy przedmiot. Poncho. Proszę, mój mały. Pasuje jak ulał. Czy ja mogę użyć tego? Ej, ja chcę to poncho. Nie, dobra, to mnie mniejsza. Ja chcę poncho. Ja chcę poncho. Wygląda bardzo przytulnie. W sam raz dla zmarzniętego robota. Ej, no ja chcę to założyć. Halo. Co mam z tym poncho zrobić? Halo. Naprawdę nie mogę go założyć? Czy ja nie mogę być kotem z poncho? Mogę być kotem z ponczem.
Dobra, jakie są jeszcze inne? Jakie jest programowanie? U Lio też byliśmy chyba. No nie, naprawdę. Rosie? No więc jeśli dzisiaj jest wczorajszym jutrem, jutro będzie wczorajszym dzisiaj, dobrze myślę? Czas jest dziwny. Dobra, ale to już gadaliśmy z nim. Kitku w kitku. Ale ty na to czekasz na nas. Momo. Dobra, ale ja chcę z tobą porozmawiać. Nie mogę? To nie. Co ty tu robisz? Przecież mówiłem. Przeprawa przez kanały to samobójstwo. Daj mi spokój. Może chcesz poncho? Poznaję ten styl. Wiesz, nasza babcia ma wielki talent. Co to? Zaraz, czy to nie należy do mojego taty? Ojej, nie miałem pojęcia. To mieszkanie posiada tajne pomieszczenie? Ale gdzie? Na pewno gdzieś posiada. Jestem tego pewny, że gdzieś posiada. O. Znów. Czas pokaże. Tu nic nie było. No, też nie. Wszystko pozwalamy. Jak to kod? O nie! Jest kod. Panel kodów. Tu już nic nie było? Ej, no ale sobie nie odpuszczę. Nie mogę podrapać? Nigdy wcześniej nie zauważyłem tu tego panelu. Jak mogłem go przegapić? Nie mam pojęcia, jakie może być hasło. Czas pokaże. Czas pokaże, jakie może być hasło. O, co to może być za kod? Może być kot. K-O-T. Czas pokaże, co? Czas... Aha! 2-5-1-1. 2-5-1-1. 2-5-1-1. Ale jestem mądry. Mądre kitku. Prawda, kitku? No właśnie. Wow. Op. Pierwszy raz widzę to pomieszczenie. Nie mogę uwierzyć, że tak długo był w stanie je przed mną ukrywać. Plany. Muszą być związane z jego bronią przeciwko zurkom. Tata zawsze bardzo strzegł swojej pracy. Powiedział mi, że jego broń jest teoretycznie sprawna, lecz wymaga wciąż przetestowania w terenie. Pewnego dnia opuścił Samsy i nigdy nie wrócił. Kitku. O. Nosi wiadomości robotów. Zurki oficjalnie wymknęły się spod kontroli i pożerają teraz metal. O kurczę. Są wszystko zurki. Nic nie wyleciało, nic. Chyba nic. To my tu mamy jeszcze więcej. Jakiś panel. O, tu coś jest. Obserwacje. Urocze odgłosy nie świadczą o przyjaznych zamiarach. Ta stara bakteria z czasów ludzi. Pożera różne materiały. Doskonały wzrok w ciemności. Silna reakcja na ostre światło. Dobra. O, coś tu może być. Uszkodzony nadajnik. O. Samus, uspokój się. Ty mi tam nie wariuj, proszę cię bardzo. A to już tłumaczyliśmy. No już chyba nic tutaj nie zdziałamy. Znalazłeś tam coś ciekawego? Uszkodzony nadajnik.
Poczekaj, ja to znam. To jego nadajnik. Tato używał zawsze tego nadajnika, aby mieć na mnie oko. Być może teraz pomoże nam odnaleźć jego. Nie mogę uwierzyć, że mój tata może jeszcze żyć. Tak bardzo za nim tęskniłem. Potrzebujesz broni na zórki, prawda? Mój tata na pewno zabrał jedną ze sobą. Musimy tylko naprawić nadajnik, abyśmy mogli go odnaleźć. Ktoś z Lamsak powinien być w stanie pomóc. Chodź, otworzę ci drzwi. Itku jest głodne. Ale powiem wam, że nie jest taki wychudzony ten kotek. Otwieraj. Ej, ale Momo zniknął. Musisz naprawić ten nadajnik. Rozejrzyj się po okolicy. Być może ktoś w Slumsach będzie coś wiedział. Programista? Z domu muszę usunąć przed bałaganem. Dobra, nieważne. Może ty nam powiesz. Goś znów zmywa farbę? Dobra, nie chodzi o to. Co to jest? Jakiś nadajnik? Nie znam się na technologii. Zapytaj w barze. Bar, 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 bar. Gdzie tu był ten bar? Tu był ten bar. Teddy. Jest Momo? Jest Momo. Wznowienie połączenia idzie mi jak po grudzie. Pewnie po gruzie. Znalazłeś coś ciekawego u Sesmusa? Seamusa, przepraszam. Ciekawe urządzenie, ale jest chyba zepsute. Może ktoś w wiosce pomoże ci to naprawić. Pytałeś w barze? Jesteśmy w barze. Widzę, że jesteś tu nowy. Co mogę dla ciebie zrobić? Pomóż mi z uszkodzonym nadajnikiem. Za piękny przedmiot, to też rzadki. Znam takiego jednego, co naprawia takie rzeczy. Jest bardzo utalentowany, tylko trochę... No cóż, zobaczysz. Ma na imię Elliot. Jego biuro jest na lewo stąd, nieopodal sklepiku, który prowadzi babcia. Jego drzwi oblepione są znakami. A tu idziemy do Elliota. Na lewo stąd. Tu jest babuszka. Jego drzwi oblepione są znakami. O to. Pyk, 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 pyk. Puszczaj nas. Dzień dobry. Ja tu tylko na chwilę. My tu chyba byliśmy. Tak, my tu byliśmy już. Ale tam na górze nas nie było. Ła, jaka fizyka fajna. Siema. Nestor. Elliot to hipochondryk. Niewiele z nich już zostało. Przejął to od naszych przodków. Jeśli chcesz, żeby wrócił do pracy, przynieś mu jakieś ciuchy. To powinno go podbudować. Gdzie jest Elliot? Na górze? Czy Elliot jest na górze? Tak, tu jest Elliot. Tak, czy mogę pomóc? Za co się trzęsiesz? Przekazany nadajnik. O rany, ale rewelacyjny nadajnik. Poznaję ten model. To Tohima BR-2000. Za pomocą tego małego gadżetu można wyśledzić praktycznie każdego. Mogę? Wiem, jak go naprawić, ale tak bardzo się trzęsę, że nie mogę nawet używać mojej klawiatury. Nie wiem, czy się rozchorowałem, czy coś takiego, ale nie jest mi lepiej. Nie jestem w stanie pracować przy takich dreszczach. Potrzebuję jakiś koc, zanim będę mógł naprawić twój nadajnik. Masz poncho. O, skąd to masz? Zdumiewające. Daj, przymierzę. Mamy Elliota z ponczem. To miało być dla mnie poncho. Patrz, żadnych dreszczy. Nareszcie mogę znów pracować. Dzięki. Teraz na pewno mogę naprawić twój nadajnik. Niech no tak spojrzę. Muszę to zaktualizować i jeszcze jedno, voilà. Naprawiony nadajnik. Zdobyto nowy przedmiot. Proszę bardzo, mały. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć tego, kogo szukasz. No to było szybkie, nie powiem. To było szybkie. Podrapmy sobie jeszcze przez chwilę. Pik, 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 pik. A, jaka nuta. No, płyta główna była.
Dobra, śmieszny kotek. Żartuję, nie jesteś śmieszny. Znaczy jesteś, ale tak pozytywnie. O, już nie narzekaj. Dobra, wyłazimy. Wyłazimy. Idziemy teraz do naszego przyjaciela, który szuka taty. Nie pamiętam, jak tam się nazywa. Momo to jest ten nasz przyjaciel. Si coś tam. Ciężko mi zapamiętać te imiona. No, to jesteś ty. Simus. Tutaj. Udało ci naprawić ten nadajnik. Udało ci się go naprawić. Super, dobra robota. Podaj mi go. Mamy sygnał. Czyżby to faktycznie był żywy? Nie mogę w to uwierzyć. Podążajmy za sygnałem dajnika. Być może dowiemy się, gdzie poszedł mój tata. Okaże się, że mieszka obok. Obstawiam, że to jest ten typ. W kapeluszu. Ale by były jaja. Co to jest? Białowłosa. Nie, jednak to nie jesteś ty. Ojciec wyszedł po papierosy i już nie wrócił. Typowe. Gdzie poszedł tatko? O, chyba wiem, gdzie on poszedł. Poszedł tędy. To musi być to. Naprawdę opuścił slumsy. Tam jest niebezpiecznie, ale muszę mieć pewność. Muszę wiedzieć. Do dzieła. Czy to nie było zakazane? No nie mówcie. No nie mówcie. Nie, wydawało mi się, że to już jest z zewnątrz. Ale chyba nie. Masa zarodników zurków. Czy ten z którego zostawiłeś? Nie. Na szczęście nie. Gdzie my jesteśmy? Spójrz tylko na te jaja zurków. Pożął nas, nie dam rady. Nie jestem taki szybki jak ty. Zurki na pewno mnie dopadną. Proszę, weź tę odznakę. Mój tata ją rozpozna. Będzie wiedział, że jesteś przyjacielem. Odznaka nieznajomego. Zdobyty nowy przedmiot. Otworzę ci drzwi. Bardzo wygodne, przyjacielu. Bardzo wygodne. No już? Mam iść? No dobra, to idziemy. Prawda, kitku? No właśnie. Jak zwykle tylko my. Jaką mamy odznakę przypiętą? No, spore jest jednak to wszystko. No, czy nie możemy wejść? Nie możemy. Zapamiętaj. Spójrz tylko. Jaki wielki mur. Pamiętam, że stanowił niegdyś symbol podziału pomiędzy ludnością slumsów, a tym w śródmieście. Mur i fakt, że rzucali tu swoje śmieci. Jak tak w ogóle można? Być może właśnie dlatego upadli. Kolejne wspomnienie.
Oj. No ale tak jest zawsze. Ślepy zaułek. Nie! O nie. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Nie, nie, nie. Zurki poszły won. Wszystkie zurki poszły won. Dłuższe życie każdej pralki to zurk. Bo ci go opierdzieli, znaczy ją opierdzieli. Op. Op. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co ja mam? Tędy mam! Zrobiłem kółko. Nie, 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 nie. Nie, zostawcie kitku. Zostawcie kitku. Kitku nie wolno bić. Głupie zurki. Gnoje. Zurkowate gnoje. Na światło jesteście wrażliwe, tak? Czekajcie, wyczekajcie. Może wy się doigracie jeszcze kiedyś. No, w tą stronę. I lecimy. No co jest? Bo ja tam skoczyć nie mogę. A, bo muszę jeszcze raz skoczyć. Dobra. Bardzo sprytne, nie powiem. Nie, nie, nie. Tam nic nie było? Tam nic nie było. Czy kierujemy tym? Nie. Ojej. No nie mówcie. Wstawaj, kitku, wstawaj. Bo cię zjedzą zurki. Nic ci nie jest? To był spory upadek. Dok powinien być gdzieś w pobliżu. Już pewnie jesteśmy na miejscu. O nie! Nie! Jak coś się kitku stanie, to się zirytuje. Musisz się wylizać, dobra. Zrozumiałe, kitku, zrozumiałe. Zrozumiałe, kitku. No coś masz po spowolnione ruchy. No. Op. Czy ja nie ominąłem żadnego memento? Memento mori. Nie no, tu nie ma innego wejścia. Chyba, że tędy przejdziemy i tam dalej, ale wątpię. I ta gra aż takich znajdziek nie ma. O, tam jest memento. Nie mówcie, że to on. Naukowiec, do którego pracowałem, zawsze mówił, że chce spędzić emeryturę w małej chatce i łowić całymi dniami rybę. Oczywiście, w mieście taka możliwość nie istniała i nikt nie mógł na to liczyć przez co najmniej 100 lat. A może gdy dostaniemy się na zewnątrz, trafimy na małą chatkę, w której będzie leżała sobie wędka i całe mnóstwo książek. Myślę, że naukowiec życzyłby sobie czegoś takiego. Pierw musimy jednak dowiedzieć się, gdzie jest Doc. No chyba jednak nie straciliśmy. Ale możemy tu chwilę odpocząć. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my naszego doktora, naukowca Doka znajdziemy już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.